witam Państwa bardzo serdecznie. Z jednej strony trudno mi teraz konkurować tutaj z chłopakami. Będzie ciężko coś pokazać, żeby to przebić. Ale z drugiej strony jest fajnie o tyle, że Państwa trochę zresetowali, rozruszali i jest szansa, że te ostatnie pół godziny Państwo wytrzymają. Więc ja witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy wykład jest taką dla mnie taką ciągłością, kontynuacją tego, o czym mówiłem rok temu. Jeżeli ktoś z Państwa na moim wykładzie był, to jest mi tym milej. A jeśli Państwo jeszcze pamiętają, o czym mówiłem, to jeszcze mi jest wyjątkowo miło. My zajmujemy się w pewnym aspekcie, jeżeli już właśnie mówimy o uczeniu, o edukacji, to jeśli już nie zajmuję się tym, czym na co dzień się zajmuję, czyli fizjologią owadów, to operujemy w obszarach właśnie aktywizacji i metod aktywnego nauczania. Właściwie duża część mojej pracy przed zajęciami to jest właśnie wymyślenie czegoś, że jeżeli nawet tego materiału mamy dużo, to zrobienie czegoś nietypowo, tak żeby tych uczniów albo studentów zaktywizować, tak żeby jakoś od nich wyciągnąć choć odrobinę tej informacji i nawiązać jakiś kontakt, bo z tym jest obecnie bardzo trudno, żeby w jakąś interakcję wejść. Dlaczego kontynuacja poprzedniego wykładu? Bo tam właśnie mówiliśmy o eksperymencie, a dzisiaj to, co tam tylko zasygnalizowałem, czyli móżdżek, tak? Czyli uczenie się przez ruch i co z tego dla nas może wynikać i dlaczego dla szkoły jest to ważne. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zgrabnie dzisiaj spuentować. Ale właśnie, zanim przejdę do właściwej części wykładu, to mam jeszcze coś, żeby Państwa zaktywizować, bo nie wiedziałem, że będę miał taki wstęp. Więc ja chciałbym od Państwa czegoś się dowiedzieć. Proszę włączyć telefony komórkowe z internetem. Ci, którzy mają. Nie musi mieć każdy, ale ci, którzy mają, będzie mi niezwykle miło, jeśli wejdą z nami w interakcję. I teraz tak, będziemy dzisiaj mówić o móżdżku, czyli nie o ptasim móżdżku, nie o małpim móżdżku, tylko o pewnej części naszego ludzkiego mózgu nazywanego móżdżkiem, która no, w podręcznikach albo w internecie, jeśli trochę Państwo poszukają, to stanowi pewien bardzo specyficzny obszar wiedzy neurobiologicznej. I ja chciałbym, żebyśmy zrobili na początek taką małą aktywizującą działalność pomiędzy nami i chciałbym, żebyście Państwo odpowiedzieli na dwa moje pytania. I teraz tak, zanim przejdziemy do... Zobaczymy. O! I proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo weszli na stronę www.menti.com i tam program poprosi Was o kod. I ten kod macie podany na górze, 266014. I chciałbym od Państwa się dowiedzieć, czym Państwu kojarzy się, z jakimi funkcjami, z jakimi zadaniami, z czym w ogóle kojarzy się słowo móżdżek. OK? Tam, jeżeli Państwo się zalogują, wpiszą kod, to będziecie Państwo mogli wejść ze mną w interakcję i wpisać pewne odpowiedzi, a ja będę mógł je tutaj zobaczyć. Ruch, o właśnie. I to sporo osób pisało ten ruch, bo ten ruch od razu jest całkiem duży. Mózg. Chcąc, nie chcąc, te skojarzenia nas tam słyszę, ściąga w dania kulinarne w kuchnię. Alkohol, o, narząd, mózg oczywiście, oddychanie, o, to ciekawe, to bym podrążył, ale nie mamy na to czasu. Danie, dobrze, swobodnie się poruszamy w temacie, ale mimo wszystko ruch ciągle dominuje. Ruch jest tą dominującą funkcją, procesem, z którym móżdżek nam się kojarzy. Jeszcze ktoś tutaj, na kogoś czekamy, ktoś jeszcze z nami się bawi? Co tu jeszcze mały? Mały i ptasi, tak? Taniec, o właśnie, móżdżek, skoro ruch to i taniec. Myślenie, równowaga, niewielka, ale jednak jest. Coś prymitywnego, mierzenie, część mózgu oczywiście, język, o, to ciekawe, język tutaj się pojawił w ramach móżdżku. Koordynacja ruchu, równowaga zaczęła dominować. No ciekawe, na ile to jest efekt Państwa inwencji, na ile zasugerowanie się tym, co już się na ekranach pojawiło. No dobra, to mamy pewną chmurę słów, która nam się pojawiła w kontekście móżdżku. Oczywiście zdominuje równowaga. No fajnie,
dobrze, że Państwo tutaj tak kojarzą ten mózg z aspektami równowagowymi, czyli trzymania punktu ciężkości i tak dalej, i tak dalej. I ten ruch też jest tutaj drugim takim słowem, z którym mózg nam się kojarzy. To ja bym poprosił Państwa o drugą aktywność, do której przeskoczę. I teraz tak, kluczowa w działaniu mózgu jest. Tam Państwo mogą każdej z tych funkcji przypisać od 1 do 10 punktów. Ja chciałbym, co Państwa zdaniem jest najważniejsze? Jaka funkcja jest kluczowa w funkcjonowaniu mózgu? Tak? Prosiłbym o jakąś gradację. Trochę tego tam nawypisywałem, ale mam nadzieję, że Państwo sobie poradzą. Czekam na Państwa odpowiedzi, a ponieważ czekam, to zajmę Państwu jakoś ten czas. Postanowiłem, że zrobię tą aktywność ze względu na to, że mogę zrobić przy jej okazji trzy rzeczy. Po pierwsze, Państwa mogę zaktywizować, tak jak mówiłem, bo jest już późno. Po drugie, ja mogę się dowiedzieć czegoś od Państwa, co Państwo na ten temat wiedzą. A trzy, mogę Państwu pokazać fajną aplikację, którą możecie wykorzystać na lekcji. I gorąco ją polecam, bo studentom bardzo się to podoba. Jak często już nic nie można od nich wyciągnąć, nic nie chcą powiedzieć, to napisać zawsze coś napiszą i już mamy punkt do rozmowy. I bardzo fajna ta aplikacja jest, szczególnie, że nie ma formy testu, bo oni testów strasznie nie lubią. Chociaż w Quiziza się bawią, jak Państwo znają Quiziza, to wiedzą. No i co my tu mamy? Koordynacja ruchowa zaczyna dominować, wyobraźnia przestrzenna, o, to ciekawe. Recepcja sensoryczna, o, tutaj też całkiem mocno do przodu. A, koordynacja ruchowa. Tutaj Państwa ta pierwsza ankieta dość mocno nakierowała na pewne obszary. Koordynacja ruchowa, procedury ruchowe, regulacja napięcia mięśniowego. No więc, proszę Państwa, konkludując tylko wyniki naszej ankiety. Generalnie mózg kojarzy nam się z czym? Z ruchem, z procesami ruchowymi, z procesami równowagowymi. I proszę Państwa, celem mojego wykładu będzie coś, co już troszkę sygnalizowałem przy okazji mojego poprzedniego, czyli to, że z tym mózgiem tak prosto nie jest. Z tym mózgiem tak prosto nie jest i niesie to pewne jeszcze implikacje dla naszego funkcjonowania i dla naszego rozwoju, co szczególnie w kontekście i takiego rozwoju osobniczego z punktu widzenia biologii i w kontekście szkoły wydaje mi się całkiem istotne. A więc trochę pewnej aktywności żeśmy zrobili, Państwo gdzieś tam jakieś myśli musieli przez głowy przetoczyć. No i właśnie, tak jak żeśmy powiedzieli, to jest obecnie dominujące myślenie o mózgu. Tak? Mózg to ruch, tak? Mózg to aspekty ruchowe naszej biologii, naszej fizjologii. Tutaj, żeby tylko podsumować jeszcze krótko, w podręcznikach, jeśli Państwo wpiszą, czym zajmuje się mózg, to znajdziecie koordynację ruchową, równowagę, napięcie mięśniowe, uczenie się zachowań motorycznych, czyli na przykład jazda na rowerze, tak? I decyzje o płynności ruchów, tak? W ogóle decyzje świadome o ruchu i płynność ruchów. To, że ja mogę coś płynnie złapać, co widzę, to również tutaj jest mózg i korekta, którą on wykonuje, na przykład jeśli ja chcę złapać piłkę, która leci w moją stronę. No i takie informacje, właściwie takimi informacjami częstują nas najczęściej podręczniki. No i parę słów o tym mózgu, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, tak? To jest taka niepozorna struktura, która zwykle chowa się gdzieś pod płatem potylicznym, tak, czyli gdzieś tutaj nad, w okolicach wypukłości potylicznej, tutaj gdzieś ten mózg znajdziemy. Zwykle ona jest taka zaniedbywana, no bo zwykle właśnie zamykamy temat mówiąc, on zajmuje się równowagą i ruchem. I zwykle na tym rozmowa w ramach zajęć czy jakiegoś wykładu się kończy. Nikt za bardzo w te obszary szczególnie się nie włącza, bo wydaje się to dość banalne, oklepane i właściwie w wszystkich podręcznikach jest. Tutaj tylko dla zaznaczenia, mózg jest taką dość autonomiczną strukturą względem reszty naszego układu nerwowego, bo ma pewną specyficzną budowę. Natomiast tylko zaznaczę, że proszę zobaczyć, to co zaznaczone jest na niebiesko, to jest tak zwana nowa część mózgu, czyli część specyficzna głównie dla naczelnych. Czyli coś tutaj się działo, zobaczcie Państwo, coś z tym mózgiem się dzieje, duża część właściwie jest de novo doczepiona, bo do czegoś nam ten mózg był potrzebny, ale o tym jeszcze parę słów będzie. Proszę zobaczyć, od właśnie najprymitywniejszej części, czyli zielonej, która zajmuje się najbardziej bazowymi aspektami naszego działania, przez takie bardziej złożone zachowania ruchu koordynacji, przez właśnie planowanie ruchów dowolnych, czyli to, co jest specyficzne i związane gdzieś tam z naszą taką działalnością codzienną, związane z czymś, co nazywamy wolną wolą.
I tutaj tylko krótko jeszcze, jak ładnie ten móżdżek wygląda na preparatach. Móżdżek to jest jedna z takich fajniejszych struktur, którą można pokazywać na zdjęciach, bo naprawdę niesamowicie wygląda. Tak? Ja to, ona jest bardzo podobna, też ciekawe co do hipokampa. Mnie to zawsze się jakoś kojarzy z makowcem, nie wiem czemu. Ale tak jest, no, każdy ma inne skojarzenia. I proszę Państwa, coś, co też znajdziemy w podręcznikach, czyli móżdżek jako ten element właśnie koordynujący przepływ informacji między tym, czego mózg chce, a tym, co ciało robi. Tak? I jeśli to sobie gdzieś tam Państwo zachowają, to już będzie całkiem nieźle. I kora móżdżku, która jest bardzo wyjątkowa. Jeżeli wejdziemy sobie troszkę głębiej w to, jak móżdżek jest zbudowany, to znajdziemy korę móżdżku. I tam, proszę Państwa, same fajne rzeczy. Dlaczego? Znajdziemy tam komórki Purkiniego, jedne z największych komórek nerwowych, jakie w ogóle znajdujemy w naszym ciele, i z drugiej strony komórki gwiaździste albo komórki drobinowe, jedne z najmniejszych komórek nerwowych w naszym ciele. Tak? Czyli już pewne skrajności nam tutaj się pojawiają, no i mnóstwo wchodzących i wychodzących włókien z tej struktury do reszty układu nerwowego. Tutaj proszę zobaczyć, tu są jeszcze preparaty na brązowo wybarwione właśnie ciała komórek Purkiniego. Jedne z największych, naprawdę jedne z najbardziej ciekawych, mnóstwo badań na ten temat jest prowadzonych. I proszę Państwa, jeśli mówimy o ewolucji móżdżku, to bardzo dużo w nas się tutaj zmieniło. Jeśli skupiamy się na ewolucji układu nerwowego naczelnych albo w ogóle tutaj ssaków, to głównie skupiamy się na rozroście czego? Kresomózgowia, o, tak to sobie nazwijmy, kory mózgowej, kresomózgowia, na tym się głównie skupiamy, bo to tak nam się rozrosło, no a ten móżdżek właśnie gdzieś tam się chowa i nikt się nim za bardzo jakoś tam szczególnie nie przejmuje, natomiast okazuje się, że rozrost móżdżku, patrząc proporcjonalnie, jest nawet większy niż kory mózgowej u naczelnych. To jest ciekawe. Móżdżek rozrasta się jeszcze bardziej nadproporcjonalnie niż kora mózgowa i płaty, które właśnie Państwu tam pokazałem, te niebieskie obszary, bardzo się mocno rozrastają i te połączenia pomiędzy móżdżkiem a mózgiem komplikują się bardzo mocno i my do dzisiaj nie wiemy, skąd, dokąd te połączenia biegną. No i tutaj magiczne 10% znowu się pojawia. Ten neurobiologia to jest taki obszar, gdzie zawsze te 10% się pojawia. W wielu aspektach się sprawdza, ale na pewno nie w tym miejscu, że wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu. To już od razu tutaj neguję tą taką legendę, która często gdzieś wypływa. Natomiast co ciekawe, móżdżek stanowi 10% objętości mózgu, tak jakoś wyszło. Natomiast, co jest niesamowite, zawiera więcej komórek nerwowych niż cała reszta mózgowia. To jest niewyobrażalne. Tak? Ale to dzieje się dzięki temu, że zawiera mnóstwo tych bardzo drobnych komórek, więc można je tam gęsto upakować. Dlaczego jest ich tam najwięcej niż w całej reszcie mózgu, to zaraz postaram się jeszcze odpowiedzieć. I dla porównania, proszę zobaczyć, do mózgu wchodzi 200 milionów włókien nerwowych, dla porównania z oka wychodzi milion. Tak? Proszę zobaczyć, jak gruba czy duża ilość tych połączeń pomiędzy mózgiem a resztą układu nerwowego. No i właśnie, powiedzieliśmy sobie, że to jest głównie ruch, tak? Móżdżek to jest głównie ruch. I tutaj nie jest zaskakujące, że badania pokazują, że muzycy i osoby aktywnie uprawiające sport mają statystycznie większe móżdżki niż osoby, które tego nie robią. No i wydawałoby się, no dobra, no to pewnie osoby, które mają większe móżdżki i są sportowcami, chętniej zajmują się sportem i muzyką i jak robimy statystykę, to nam wychodzi, że mają większe móżdżki. Błędne koło trochę, ale zrobiono całkiem sporo badań, rzeczywiście aplikowano pewnej grupie dzieciaków wyjściowej o podobnych parametrach regularny ruch i takiej, której to nie aplikowano, porównano to po pewnym czasie i wyszła różnica, co pokazało, że rzeczywiście aktywność i muzyka jest tym bodźcem, który mózg rozwija, niekoniecznie jest to pewna predyspozycja fizjologiczna, którą już osoba aktywność uprawiająca ma. No i okazuje się, że właśnie ruch i ćwiczenie wpływa na to, jak mózg funkcjonuje, czyli na to, jak jest zbudowany de facto, bo jednak funkcja kształtuje strukturę i tutaj w neurobiologii to bardzo mocno wychodzi. I kolejny etap, okazało się, że osoby, u których właśnie znajdujemy zmiany w móżdżku, mają lepiej rozwinięte móżdżki, mają też lepsze kompetencje mentalne, lepiej radzą sobie w różnego rodzaju testach. I tu zaczyna się pytanie, tak? Przecież testy, gdzie trzeba coś obracać w przestrzeni albo różnego rodzaju testy IQ, nie wymagają żadnej aktywności ruchowej, często są to aktywności typowo mentalne, a mamy większe móżdżki. To zasugerowało, że coś z tym móżdżkiem jest na rzeczy, że to nie jest tylko ruch,
że tam jest ukryte coś więcej, że tam są pewne dodatkowe aspekty, z których do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. I tu zaczyna się, proszę Państwa, najciekawsze. To, co mnie zafascynowało w tym aspekcie. Ja nie jestem jakimś aktywnym sportowcem. Na tyle, na ile mam czas, to próbuję działać, więc wydawałoby się, że jak ktoś się interesuje takimi aspektami, to od razu musi w triatlonach pewnie brać udział albo coś takiego. Nie. Interesuje mnie to w trochę innym aspekcie. Interesuje mnie to w aspekcie przetwarzania informacji i przyjmowania pewnych funkcji przez pewne struktury jako neurobiologa. I proszę Państwa, tutaj chciałbym przelecieć tylko króciutko przez pewne obszary, gdzie okazuje się, że móżdżek odkrywa kluczową rolę. Tak, ja może jeszcze wrócę, tylko proszę mi wybaczyć. Oczywiście najlepszym narzędziem do badania, za co odpowiada móżdżek, okazało się ludzkie nieszczęście niestety, ponieważ wiele badań, które przeprowadzono i które dały nam informację, że móżdżek jest związany z innymi funkcjami niż tylko ruch, były różnego rodzaju patologie, udary, nowotwory, czyli sytuacje, gdy móżdżek nie działał prawidłowo i co ciekawe, był to tylko i wyłącznie móżdżek, a więc nie całe gdzieś tam inne obszary ruchowe, kory, ale tylko móżdżek, co dawało genialne narzędzie, no niestety, nieszczęśliwe, ale genialne do poznania tego, czym móżdżek dodatkowo jeszcze może się zajmować. A więc właśnie ci pacjenci często dali mnóstwo informacji na temat tego, że pewne deficyty u nich występują, których byśmy się nie spodziewali po uszkodzeniu móżdżku. I proszę Państwa, jeden aspekt, inteligencja i pamięć robocza. Tak? Właściwie uzupełniające się bardzo mocno hasła. I uwaga, pamięć robocza bardzo mocno sprzęgnięta jest z uwagą. Okazało się, że osoby z uszkodzeniami móżdżku mają bardzo wysokie deficyty w takich bazowych testach intelektualnych. Tak? Wydawałoby się, no siedzą, nawet już nie muszą nic rysować, tylko na przykład naciskają guzik albo zaznaczają odpowiedź, więc ten ruch nie jest tu mocno wymagany, a mimo to ich kompetencje poznawcze były bardzo mocno ograniczone. Podobnie pamięć robocza, czyli nie umiały na przykład na bieżąco zachowywać w głowie pewnego ciągu liter, słów, cyfr, co wydawałoby się z punktu widzenia naszej wiedzy na temat neuroanatomii proste. Cała kora mózgowa, gdzie ten proces powinien zachodzić, jest okej. Okay. Więc skąd się bierze ten deficyt? Dalej, przechodzimy dalej. Kolejność i porządek. Taka dość mało neurobiologiczna cecha, ale okazuje się, że ciągłość, porządek, kolejność dla mózgu, dla układu nerwowego, to jest bardzo uniwersalna cecha. Ja to będę jeszcze opowiadał w paru innych miejscach, ale proszę pomyśleć o ruchu. Proszę pomyśleć o rzuceniu piłki, proszę pomyśleć o kopnięciu czegoś. Czym jest taka czynność? Jest sekwencją pewnych działań, jest pewnym algorytmem postępowania, szczególnie jeśli go mamy mocno wyuczonego. I proszę Państwa, nagle okazało się, że ponieważ w móżdżku właśnie te procedury ruchowe mają swoją kolejność i mają swój ciąg i mają swój porządek, to nagle okazało się, że znajdujemy tam również pewne aspekty matematyzacji naszego świata albo planowania generalnie pewnych czynności dotyczących naszego ogólnego życia, nie tylko ruchu, który wykonujemy. I tutaj rzeczywiście wyobrażanie liczb, porządkowanie liczb u osób z zaburzonym móżdżkiem również się pojawia i różnego tego typu aspekty właśnie ciągłości czy hierarchizacji pewnych działań. Dalej, kreatywność i rozwiązanie problemów. Bardzo abstrakcyjna taka cecha, ale którą gdzieś tam w kontekście neuropsychologicznym definiujemy. Osoby wolniej podejmowały decyzje, trudniej im było się zdecydować. Mnóstwo tego rodzaju bardzo takich, no, względnie trudno banalnych czasem cech naszego układu nerwowego, trudno mierzalnych gdzieś tam się pojawiało. Mowa i język. I tutaj na chwilę się przy tym zatrzymam, bo na przykład właśnie dysleksje różnego rodzaju czasem wiąże się z deficytami móżdżkowymi, tak? Nie korą mowy, nie z brokiem, nie z wernickim, ale właśnie z układem móżdżkowym, co ciekawe. I znowu, czym jest język, proszę Państwa, z punktu widzenia ruchu? Po pierwsze, muszą mięśnie pracować, żeby kształtować krtań do odpowiednich dźwięków, ale język jako pewna informacja jest pewnym ciągiem mającym swój porządek i swój rytm. Tak? A tym zajmuje się znowu móżdżek. I znowu się okazało, że pewne aspekty naszej mowy, których tam za bardzo nie doszukiwaliśmy się, pojawiają się w móżdżku. Tak? Kolejny przykład, zdolności muzyczne. Powiedzieliśmy sobie, że muzycy tutaj są wyjątkową grupą, więc ten slajd na pewno Państwa nie dziwi, ale znowu, muzyka, dźwięk, tak? Czyli w pewien sposób na przykład śpiew, tak? Jest pewnym
przejawem pewnej działalności bardzo zrytmizowanej, gdzie pewien porządek ma swój miejsce i czas, i znowu się okazało, że mózżdżek jest tutaj bardzo istotną strukturą dla tego typu aspektów naszej działalności. I to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, proszę Państwa. To jest dopiero dobre. Emocje i relacje. Wydawałoby się mózżdżek ostatnia struktura, do jakiej przypinałbym emocje i relacje. Ostatnie miejsce, gdzie bym takich rzeczy szukał, a okazuje się, świetnym przykładem są tutaj albo szczury modelowe, albo dzieci z Downem. Przepraszam, z autyzmem, proszę mi wybaczyć, z autyzmem, gdzie brakuje, co ciekawe, komórek Purkiniego, których Państwu pokazywałem, tych największych komórek w mózżdżku, osoby z autyzmem albo szczury z uszkodzonym właśnie tego typu komórkami wykazują bardzo podobne cechy. Czyli co? Na przykład nie mają żadnej preferencji między znajomą osobą a nową osobą, nie mają preferencji między nowym przedmiotem a nową osobą. Tego typu relacje wartościowania i jakby mnie, lokalizacji mnie względem otoczenia są zaburzone i okazuje się, że jest to związane właśnie z komórkami Purkiniego, które znajdują się, co ciekawe, w mózżdżku. I tutaj, proszę Państwa, my tego do końca nie rozumiemy, jak to się dzieje, że mózżdżek nadaje pewien sens rzeczywistości, choć wydaje się, że kieruje tylko naszymi mięśniami, to jest jeszcze dużo przed nami do badania, ale wydaje się, że ten aspekt, o którym tutaj mówię, jest jednym z najciekawszych i jednym z najbardziej zaskakujących, chociażby właśnie w kontekście autyzmu, bo ciągle szukamy podłoża, ciągle nie wiemy, skąd ono się bierze, a tu mamy jakiś punkt zaczepienia, skąd te pewne nietypowe dla tych ludzi zachowania mogą się brać. No i proszę Państwa, podsumowując, pierwotnie funkcjami mózżdżku jest ruch, koordynacja, przemieszczanie, regulacja całego naszego położenia ciała. Natomiast są to bardzo wymagające zadania, tak? To dla nas one są takie banalne, bo już jesteśmy całkiem nieźle wyćwiczeni. Wyobraźmy sobie dziecko, które dopiero zaczyna chodzić, tak? Jest to dla niego proste? Nie, nawet często się strasznie złości, jak kolejny raz się upada, tak, i nie może ustać, bo zaczyna już chodzić, albo im ręka mu się podwinie, albo coś takiego, tak? Więc proszę Państwa, ruch, szczególnie nasz, dwunożny, bo to jest jeden z bodźców, który bardzo mocno mózżdżek również rozwinął, jest elementem bardzo wymagającym matematycznie. Jak ktoś z Państwa miał może w rękach świat nauki sprzed 2 miesięcy, to było właśnie o tych robotach dwunożnych, gdzie ciągle trwają badania i konkursy są, żeby te roboty testować, gdzie takie rzeczy coraz bardziej pchamy do przodu. Ale wystarczy sobie, jak Państwo sobie przypomną, może tego białego robota Hondy. Ktoś kojarzy tego takiego, co wchodzi po schodach? A widzieliście Państwo, jak spadł? I parę milionów, bo on już nie umie podnieść. Parę milionów, ja zawsze żartuję, że mój siostrzeniec nie kosztował tyle, a umie się podnieść. I proszę Państwa, wygląda na to, że te bardzo wymagające zadania, jakim jest koordynacja ruchowa, utrzymanie pionowej postawy, punktu ciężkości, potrzebują ogromnej masy obliczeniowej, co widzimy po naszym robocie od Hondy, tak? Ale prawdopodobnie ten ogromny potencjał obliczeniowy i to, że natura ruchu z punktu widzenia neurobiologicznego niczym się nie różni od natury języka, muzyki, matematyki, mózżdżek stał się, co dopiero odkrywamy, bo to są bardzo takie świeże sprawy, taką stacją obliczeniową, która wspiera całą resztę mózgowia w przetwarzaniu informacji. Jak pisze jeden autor w jednej z książek, on mówi, my bez mózgu te czynności wykonamy. Ci ludzie, o których mówiłem, sobie jakoś radzą, ale my je wykonamy strasznie wolno, tak? A z punktu widzenia tutaj przetrwania jest to kluczowe. Więc z jakiegoś powodu ewolucja wepchnęła, tak, umieściła w tej niesamowitej maszynerii przetwarzania informacji, jaką jest mózżdżek, powtórzę jeszcze raz, więcej komórek niż w całej reszcie mózgowia, no coś one muszą robić, prawda, ta gęsta masa obliczeniowa. Tam coś się, mnóstwo rzeczy się dzieje, niekoniecznie związanych z ruchem. I co z tego dla nas wynika? Proszę Państwa, taki wiadomość na koniec wykładu do wzięcia do domu, tak? Proszę Państwa, powiedzieliśmy sobie, że sportowcy, muzycy mają lepiej rozwinięte mózżdżki, co wskazuje, że aktywność ruchowa ten mózżdżek stymuluje, rozwija, tak? I przed chwilą powiedzieliśmy sobie też, że mózżdżek jest miejscem, gdzie mimo, że na początku pierwotnie jest on związany głównie z ruchem, patrzmy nasze aspekty te początkowe, rozwojowe, to na pewnym etapie przejmuje dodatkowe funkcje mentalne. Więc proszę Państwa, konkluzja jest tutaj dość ciekawa.
bo ona nam wskazuje, że ruch w pewnym okresie, tak jak tutaj, niemowlęctwa, to jest bardzo szczególny okres, raczkowanie, tak? Ale generalnie aktywność ruchowa w ciągu całego naszego życia będzie się w mniejszym lub większym stopniu, bo każdy z nas jest inny, tak? Każdy z nas jest inny, ale będzie się w jakiś sposób przekładała na nasze kompetencje mentalne, wyobraźni przestrzennej, wyczucia rytmu, płynności.